Jan jest zawodnikiem kompletnym, więc jakby pełnym wachlarzem technik tutaj prezentuje. Raczej się nie spodziewam, żeby Izrael chciał sprowadzać Janka do parteru. Więc panie trenerze, jesteśmy kilka minut po ceremonii ważenia. Janek nie miał problemów z utrzymaniem odpowiedniej wagi tutaj przez te 2 tygodnie w Las Vegas? Dzień dobry, witam. Waga została zrobiona tak jak przy ostatnich wszystkich cyklach. Nie było większych problemów. No wiadomo, ta końcówka jest trudna, trzeba ściąć kilka kilo, ale poszło gładko. Przebywacie tutaj od ponad 2 tygodni. Jak sobie radziliście z posiłkami, bo tutaj ta kuchnia amerykańska nie słynie z najzdrowszych. Znaczy, no mamy dostęp do supermarketów, kupujemy to co nam pasuje i staramy się z tego robić takie jedzenie, jakie nam służy. Adesanya wyszedł z pizzą, to taka prowokacja? Znaczy, no to chyba on znany jest z takiego stylu bycia nieszablonowego i chyba chciał tak jakby za rekomendować, że może sobie pozwolić na lepsze jedzenie i nie musi dbać o limit wagowy. Jednak znalazł się poniżej tego limitu wagowego, to świadczy, że... No, policzyłem 91 kilo po śniadaniu, więc około 90 kilo na walkę będzie prawdopodobnie. Adesanya jednak jest poniżej tego limitu wagowego, to świadczy, że on chce zatrzymać te swoje atuty z wagi średniej? No jeżeli by przytył znacznie, no to byłby wolniejszy. Prawdopodobnie no, chce być gdzieś blisko tej swojej naturalnej wagi, którą wnosi w kategorii średniej i tak jak pan mówi, że zachować atut szybkości. Nie chcecie mówić o jego słabościach, bo już pytałem i Janka, i trenera Złotkowskiego. Może więc o jego mocnych stronach, powiedzmy. No, mocne strony dużo widzi i szybko reaguje na to, co się dzieje podczas walki. Ma dobry timing, dobrze unika ciosów, nonszalancko pozwala sobie na prowadzenie pojedynku, opuszcza ręce. My to wszystko tam analizowaliśmy i wyciągnęliśmy jakieś tam wnioski pod naszą strategię i będziemy ją podczas walki realizować. Więc jaka taktyka na walkę? No, wejść i wygrać. To jest taka, no... mamy 5 rund, spokojnie, nie będziemy się spieszyć, jakoś nie będzie żadnych huraganowych ataków od początku. Na spokojnie to będziemy rozgrywać. No właśnie, jaki scenariusz pan przewiduje tej walki? Bo wielu specjalistów przewiduje, że to będzie się toczyło głównie w stójce. Jan jest zawodnikiem kompletnym, więc jakby pełnym wachlarzem technik tutaj prezentuje. Raczej się nie spodziewam, żeby Izrael chciał sprowadzać Janka do parteru. Raczej mało prawdopodobne. Natomiast taki scenariusz ze strony Janka jest całkiem możliwy. Ta wszechstronność właśnie przemawia na korzyść Janka? Myślę, że tak. Wszechstronność i różnica tej wagi będą robiły swoje. Okej, dziękuję panie trenerze. Dziękuję bardzo.